Siemka z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z Control. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie tryb fabularny i skończyliśmy sobie też sektor kierowniczy na 100%. No i w tym odcinku pójdziemy sobie do sektora zamkniętego. Mamy łącznie tutaj, uwaga, 49 albo 50 znajdziek. Możliwe, że się pomyliłem z jednym. No, ale powiem wam, że będzie ciekawie. Czekajcie, ja sobie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na... Wait. Ja w obszarze czwartym nie zaznaczyłem jednej multimedii. Dobra, to już by się zgadzało w takim razie, że 50 znajdziek tutaj. Ale dobra. Zacznijmy sobie właśnie od tej... Że naprawdę... Już trafiłeś? To fajnie. No, ty sobie żarty stroisz? No i dobra, w tym pierwszym budynku, znaczy no obszarze, będzie jedna multimedia, jedne badania chyba. Gdzie dokładnie? O, tutaj. Nie FBK. This week, any documents that suddenly appear pink, light red, or any shade in between must be incinerated immediately. Failure to do so will result in termination of possible bodily harm. Thank you for your attention. No i dobra. Niestety tutaj pierwszy raz nie mam mapy ogółem. Rozróżnianie przedmiotów i obiektów. O ile z początku przedmioty paranormalne i obiekty mocy mogą wydawać się podobne, można zauważyć kilka bardzo znaczących różnic. Po pierwsze, obiekty mocy zapewniają zdolności parautylitarne. Po drugie, obiekty mocy przenoszą każdą osobę mającą z nimi fizyczny kontakt do płaszczyzny astralnej. Uważa się powszechnie, że wynika to z powiązania czegoś tam z obiektami mocy. Nie każda osoba przenosi się do płaszczyzny astralnej, co wskazuje, że dokonuje oceny, kto może to zrobić, a kto nie.
Po trzecie, choć nie zawsze tak bywa, obiekty mocy mają dużo bardziej nanaturalny coś tam niż przedmioty paranormalne. Patrząc z punktu widzenia kryteriów definiujących obiekty mocy, nic dziwnego, że pojawiają się one zdecydowanie rzadziej niż przedmioty paranormalne. W rzeczywistości na każdy obiekt mocy znajdujący się w biurze przypada ileś tam przedmiotów paranormalnych. Okej, czyli dosyć dużo. Dobra, to też mam już. Ja muszę się jeszcze tylko upewnić właśnie. Tu niby coś jest, jakiś projektor, ale... What? Od razu się z tym obrazem przenosi, ale to jest... Dobre, pierwszy raz coś takiego widzę. Nie robiłem tak wcześniej chyba. A jeśli robiłem, to nie pamiętam, wybaczcie. Wiecie jeszcze, jaki będę miał problem? Z ukrytymi miejscami. Nie, idę stąd. Nie biorę nawet tego, co tam jest. Niepotrzebne mi to totalnie. No i w drugim obszarze będzie łącznie 5 znajdziek. W tej logistyce dokładniej właśnie. Someone needs help over there. I'm here. What happened to you? I got in a little scrap. Name's Horowitz. Is he gonna be okay? Don't look at me like that. I'm fine. But Wells is still in there. You gotta get him out. Who's Wells? My squad mate. We were hunting a runaway altered item. We followed it down into the clocks. The clocks? A threshold. The Bureau sealed it up years back because of all the clocks. We followed the altered item inside, but the way it was acting, we weren't ready. Me and Wells were the only ones to make it to the motel court. He was right behind me, but he never showed up on this side. I'll go find him. But first, you need to get to a medic. Wells is the medic. Please, you gotta get him out of there. I'll be fine, really. Rup can patch me up later. Fine. But I'll be back for you. I damn well hope so. Just use the motel cord there. It should get you into the clocks. Sorry. The threshold. Dobra, mam nową misję, kwestia czasu. A matter of time. Ale raczej nie tym będziemy się zajmować. To sobie możemy zostawić na inny raz. I tutaj mamy pierwszy...
pierwszą znajdźkę. Wózek, proceduru. Cela wymaga prawidłowej wentylacji, wdychanie dymu widzianego przez przedmiot powoduje coś tam. Jest to wózek dziecięcy z czarną przesłoną i drucianymi kółkami. Lewe przednie koło jest lekko wygięte, co powoduje, że podczas pchania wózek mocno się chybocze. Przedmiot nieprzerwanie wytwarza dym, jego gęstość jest zróżnicowana, dym powstaje bez udziału widocznego źródła ognia lub zapłonu. Biuro zainteresowało się wózkiem z powodu incydentu, do którego doszło w Paryżu w 1979 roku. Dym wypełnił sklep ze starociami, w którym znajdował się wózek, zabijając właściciela. Aktualizacja. Szczegółowy zapis wydarzeń, które doprowadziły do odkrycia przedmiotu, został zniszczony w wyniku wypadku w Panoptikonie. Przesłuchania żyjących świadków zostały powtórzone na polecenie szefa archiwum i rejestrów. Dobra. To są akta sprawy. Dobra, zaznaczyłem sobie. Panowie, nudzi wam się, naprawdę. Mnie się nie nudzi, ja mam tutaj co robić. Masz. Boże, ten obszar jest ogromny. Ja dopiero jedną znajdźkę znalazłem. Innego mi się w oczy nie rzuca. O. Badania i dokumenty. Rosnąca częstotliwość przypadków WAŚ. Okej.
Od pewnego czasu notujemy stały wzrost rocznej liczby przypadków wać, którymi zajmuje się biuro. Pomiędzy 2010 i 2015 rokiem podjęliśmy działania w sprawie pewnie Platformy Obywatelskiej, bo wtedy rządzili na 100% przypadków wać. Dla porównania w latach 1995 do 2005 ich liczba wyniosła tylko ileś tam. Ale to jest dosyć długa liczba, z tego co widać. Czy wzrost o ileś tam procent oznacza poprawę naszych procedur wykrywania, czy może to tylko zbieg okoliczności? Nie mamy pewności, dlatego sporządzono wniosek o utworzenie grupy zadaniowej do spraw WAŚ w ramach sektora śledczego. Okej. I rzeczywiście mamy ten sektor śledczy i tam pójdziemy dopiero w dodatku odnośnie Alana Wake'a. Musimy poświęcić więcej czasu na badanie. Boże, przepraszam. Co powoduje przypadki WAŚ, a nie tylko je opanowywać. Pełny raport jest dostępny w aktach. Okej, jest tu może coś jeszcze? Mech. Jest Chorowic. Dobra, w tym miejscu mamy kolejną znajdźkę. Manekin, uzupełnienie. Ostatnią właścicielką przedmiotu była śpiewaczka operowa z Berlina, niejaka Madame. Po tym jej kariera zakończyła się publicznym skandalem z nieznanych powodów. Przeprowadziła się ona do jakiegoś miasta w stanie Maine. Wraz z nią trafiły tam rzeczy związane z jej wcześniejszym życiem, w szczególności wspomniany przedmiot. Według relacji mieszkańców podczas krótkiego okresu spędzonego w czymś tam kobieta rzadko opuszczała swój dom po śmierci śpiewaczki. Śpiewaczki, której przyczyną był coś tam z uwagi na brak znanych krewnych, władze stanowe zorganizowały publiczną aukcję jej dobytku. Pojawiło się kilka sprzecznych raportów, ale zeznania świadków wydarzenia zawierały kilka wspólnych elementów. Niemal wszystkie osoby widziały manekiny z hukiem, rozbijające szyby okienne i upadające na zewnątrz. Wait... Niektórzy świadkowie informowali o pojawieniu się jasnych świateł, niektórzy słyszeli śpiew z wysokiej tonacji. Wspomniane doniesienia nie zostały potwierdzone. Z powodu rozmaitych obrażeń hospitalizowano wiele osób, które znajdowały się w domu w momencie zdarzenia. Dwie osoby poniosły śmierć na skutek zmiażdżenia. Agentów wysłano po zaobserwowaniu artykułu na temat tych wydarzeń podczas codziennego skanowania gazet z całego kraju. Przedmiot został szybko zidentyfikowany i dostarczony do biura. Dziwiłem się tym czytaniem. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Powiem wam tak, tutaj jest właśnie ukryta lokacja. No właśnie.
Dokładnie w tym miejscu. No i tu akurat... A nie, jest znajdźka. Raport Tennysona. Od wielu lat Federalne Biuro Kontroli bezprawnie forsuje w swoich działaniach pewną filozofię. Ta filozofia to znana wam wszystkim nauka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sprawy tutaj badane mają charakter mistyczny, a do ich zrozumienia konieczne jest myślenie w kategoriach arkanicznych. A jednak koniecznie chcemy używać słów takich jak paranormalny czy parautilitarny, aby stworzyć iluzję struktury naukowej. Mały, uporządkowany system. Biuro rozpaczliwie trzyma się ograniczonego umysłowo kultu logiki i danych, który zakorzenił się w naszym społeczeństwie. Jeżeli czegoś nie można policzyć, z tego miejsca to odrzucamy. Żyjemy w epoce, która jest otwarcie wrogo nastawiona do wiary w ukryte siły rządzące naszą rzeczywistością. Ze strachu przed odwetem ze strony antyezoterycznych biurokratów obserwujących nas w swoich eleganckich gabinetach muszę pozostać osobą anonimową. Ci sami biurokraci, którym przewodzą Trench i Darling, od dziesiątków lat oddalają nas od arkanicznych fundamentów biura, która... Boże, pora zmienić ten kurs. Jeżeli jesteście ze mną, udostępnijcie tę wiadomość. Nie jesteśmy sami. Dobra. Ja sobie to zaznaczę. I ogólnie jeśli chodzi o te multimedia, to one będą w ogóle w pokoju ochrony. To mnie troszeczkę bawi, ale no cóż. No, że niby tutaj. Dobra, chyba muszę przejść przez to skrzydło. Nie? Nie, muszę chyba. Jest Security Center. Muszę przejść przez to skrzydło. Szmato! Dobra, i tutaj mamy pokój ochrony. Co tutaj mamy? Właśnie tą taśmę pod tytułem Najstarszy dom? Ja tu chyba nawet przypadkowo wszedłem. Najstarsza siedziba, o, to jest to. August 4th, 1964. We discovered the oldest house while investigating a suspected altered world event case in the New York City subway tunnels. The agents found their way up into the building. Once we became aware of it, it was there. For the rest of the population, it was hiding in plain sight, a slippery blind spot, seemingly discouraging observation.
It's a place of power. An ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note, for more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. Okay, czy już trochę to trwa. The Bureau of Control was never out in the open. This was always an obfuscated, classified top secret operation. So imagine our surprise when the building's observation resistant aspects began in some unquantifiable way to affect the Bureau as a whole. Dobra. My sobie idziemy do jeszcze jednego miejsca. Musimy się na pewno wrócić do skrzydła medycznego. O, wow, szybko się skapnąłem, że mogę to wyłączyć po prostu. No ale dobra. Musimy pójść właśnie do tego skrzydła medycznego. O, ale rzeczywiście bez wrogów się nie obejdzie. What? Punk. O, w tym miejscu pewnie będzie. Oj, patrzcie, to jest zepsucie. Ale będzie tu coś więcej? Czy nie? Czy się nie doczekam? Dobra, chyba wiem, gdzie będzie. a wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze? To, gdzie mnie cofnęło. Fajnie, nie? No wy sobie żartujecie. Idźcie już stąd i mnie nie denerwujcie. No dobra, i dokładnie tutaj. Będziemy mieli multimedię. Mark Gibson, male, age 28, returned from the badanie medyczne. 13 minutes ago. This was his 21st dive. Patient is experiencing migraine-like pain, intense pressure behind the eyes, and partial blindness.
He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause, so we will be sending the patient for x-rays and... What the fuck is that thing? God, it burst right out of him. Call Black! Get Marshall! Okay. No i druga jest tutaj akurat. Autopsja osoby z pleśnią. Denatem jest ktoś tam letni, nie stwierdzono poważniejszych chorób i dolegliwości. Ofiara została znaleziona w aktywnej strefie progowej. We wczesnym stanie rozkładu, którego wygląd wskazuje na obecność grzybów. Podczas autopsji jama opłucna nieboszczyka okazała się całkowicie wypełniona grzybem zwanym pleśnią. Jego skupisko okazało się tak duże, że personel medyczny był zmuszony do ubrania kombinezonów dekontaminacyjnych. Procedurę utrudniły także anomalie, takie jak wysoka temperatura ciała zmarłego oraz skurcze mięśni klatki piersiowej, spowodowane prawdopodobnie, choć nie zostało to udowodnione, gazami zgromadzonymi wewnątrz ciała. Pobrano rutynowe próbki, a także próbki tkanki, o które prosiła dr Underhill. Chociaż należy zwrócić uwagę na ich szybką regresję poza ciałem nosiciela. Przyczyna śmierci - spożycie pleśni. Tylko spróbować, no. Myślę, że mu zasmakuje. Czwórka gdzie jest? Jakoś na prawo. Dobra. Ale tutaj ogólnie gdzieś będzie ukryte miejsce. Tak, i jest rzeczywiście. Dobra. No musicie, bo nie wytrzymacie, nie? Nie wytrzymacie. Srańcu. Dobra, i tutaj... Musiałbym zrobić wszystko w obszarze czwartym. A jak się wchodzi do obszaru czwartego? To ja nawet nie pamiętam. O! Globus. Procedury. Globe procedures. O, to jest do tego w sumie. Wracając. Nie jest wymagana żadna określona procedura. Kontakt z przedmiotem należy jednak ograniczyć, ponieważ niektóre osoby informowały do dezorientacji po jego dotknięciu. Kontakt fizyczny prowadzi do zawrotów głowy i dezorientacji, a niektóre osoby wskazywały również na poczucie nieznajomości otoczenia. Przedłużone działanie wydaje się wzmacniać efekt, prowadząc ostatecznie do zobojętnienia i depresji.
W przypadku osób pracujących z przedmiotem doszło do samobójstwa. Ale nie, tu chyba nic nie ma. Muszę się sprężać. Dobra, tutaj mamy kolejne multimedia. Ty i twoje specjalne moce. Listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. Okej. To było normalne jak coś. Boże, jak tu ukryli pod podłami. Akta sprawy. Bright Falls! Podsumowanie. Okej, to muszę całe przeczytać. Niepotwierdzenie pojawienia się strefy progowej w Cauldron Lake w stanie Waszyngton stało się kanwą opowiadania pisarza Alana Wake'a. A zjawisko Waś zmieniło rzeczywistość w ten sposób, aby odpowiadała ona rzeczywistości przedstawionej w opowiadaniu, choć tylko lokalnie i tylko przez pewien czas. W dniu 13 września 2010 pan Kirklund, szef sektora śledczego, został ostrzeżony przez byłego agenta biura Franka Breakera. Breaker. Nie, tamten to był Tim Breaker. I to jego siostra Sara, właśnie. Że Brightfall w stanie Waszyngton występuje Waś. Do Breakera zatelefonował Barry Wheeler w imieniu córki Breakera Sary. Jest on obecnie szeryfem w Bright Falls.
Barry Wheeler jest szy... What? Bez sensu to brzmi. Ale dobra. Dwa dni później zespół terenowy biura przybył na miejsce i stwierdził, że zjawisko się skończyło. Przesłuchano świadków Thomasa Zaina z roku 1970, Odina Andersona i Tora Andersona z lat 1976 i 1978. Uznano, że Alan Wake coś tam jest jakimś sprawcą. Naoczni świadkowie w swoich relacjach zwracają uwagę na stary włącznik światła, być może będący obiektem mocy, który coś tam zniknął. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono Wake'a. Według raportów zanurkował do jeziora, jednak w trakcie poszukiwań nie znaleziono ciała. Okej. Bright Falls Sumary. Dobra, czyli wszystkie akta sprawy w tym obszarze zrobione? Jeszcze tylko 5? Matko, to aż 5. Albo wam to jakoś przytnę, albo nie wiem, co zrobię z tym. O, Ordinary. Matko, 2 minuty. Ordinary. So much coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. And the boy, Dylan Faden. Prime candidate 6. And the sister as well. Well, once we catch up with her, but the boy, that's so much potential. We're talking Northmore level readings here. And I don't want to invoke his name, but it's completely different circumstances here. It's remarkable. There was an incident. Yes. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. But he's just a kid. Like, I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. Roberts got killed. It's an unfortunate accident, that's all. Marshall needs to realize this. We will make this work. We'll make this work. Okay. W tym miejscu jeszcze mamy znajdźkę. Transkrypcja rozmowy z Dylanem Fadenem. Podczas wybuchu gniewu obiekt był sam. To znowu ty. Chyba ci już powiedziałem, żebyś zostawiła mnie w spokoju. Po co mi to pokazujesz? Przecież nic nie mogę zrobić. Nie widzisz, gdzie jestem? Czemu nie możesz mi stąd... Nie pomożesz mi stąd spieprzyć? Zawsze pokazujesz mi rzeczy, z którymi nic nie mogę zrobić. Przestań mi ją pokazywać. Już mnie to nie obchodzi. Ty też mnie nie obchodzisz. Oboje zostawiliście mnie tu, żebym zgnił. Wypadł stąd dziwko. Znajdę nawet swój rozum, byle się ciebie stąd pozbyć. Nie chcę cię tutaj. Zrozum to wreszcie, cholera. Okej. Okay. Już wiemy, co dobrze, co wielokrotnie powtórzył obiekt. Dobra, Dylan Faden transkrypt. Object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me,
O, tu jest coś jeszcze. Autopsja ofiary K6. Agent zginął podczas czegoś tam z udziałem o kryptonimie K6. Rany głowy i szyi zadane narzędziem tępym, rozległy uraz okolicy brzucha, rany i urazy górnej i dolnej części tułowia, przerwanie rdzenia kręgowego między kręgami L1 i L2, złamanie awulsyjne żeber od 3... O, dobra. Po zbadaniu ustalono, że przyczyną śmierci było krwawienie wewnętrzne, które miało miejsce, gdy coś tam został wykręcony na... Okej, nie wiem, jak został wykręcony i chyba nie chcę wiedzieć, w jaki sposób. Ale dobra, zostały nam dwie rzeczy, dwie znajdźki do zebrania. W tym obszarze i będziemy sobie kończyć. Brania, kandydat K7. Okej. Patrzcie, śledzili nas. Obserwacja Jesse Faden. Okej. Czyli nas tutaj monitorowali, już tam dokładnie nie będę czytać co i jak. O! Mamy wszystko. W tym obszarze. It had shifted. We went inside, and that's where we found the slide projector. A dump is a place for lost things. Things that have been thrown away. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes. But that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. When was this? Can you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Did your parents ever show pictures that embarrassed you? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Did that make you uncomfortable? No, that's just stupid. Come on, that has nothing to do with this, nothing. This light projector, let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't think so. I don't blame her. Maybe. I don't know. Dobra. Mam tu w ogóle też korytarz tranzytowy. O nie, panowie. Nie mam chęci ani czasu. Jest już koniec odcinka, już muszę kończyć. Nie wiem, pod który to podchodzi, ale pewnie pod siódemkę, ale dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Control.